No cześć i czołem mordeczki, z tej strony Szpadel, a w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co w tytule. Koniec Ark 1. O co chodzi? Dlaczego koniec? No, tak jak tutaj widzicie przed sobą na ekranie, jest post od admina Wildcard, w którym napisał, spróbuję wam to teraz przerzucić na polskie. Wiemy, że wy mordeczki uwielbiacie eventy kosmetyczne, więc wkraczamy w ostatni rok eventów w Ark 1. Dodamy powiązane kosmetyczne rzeczy do sklepu Hexagon za każdym razem, jak dany event się skończy. Jeśli mowa o tym, dodaliśmy kosmetyczne przedmioty z Lofewolf do Hex sklepu z dzisiejszym update'em. Czyli ja to nagrywam 4, wczoraj dostaliście update na Ark Survival Evolved, w którym właśnie dodali to do sklepu, tak że będziecie mogli sobie wszystko kupić kosmetyczne z Lofewolf z ostatniego naszego eventu w właśnie tym sklepie Hexa. Cały content z eventu będzie dodany wraz z końcem roku, żeby każdy posiadacz unoficjala mógł dodać to do swojego serwera i mógł się tym cieszyć. Zarówno gracze konsolowi będą mogli dostać swoje kosmetyczne rzeczy ze sklepu Hexa, czyli tak naprawdę nikt nie zostanie pominięty, nie zapomnieli o posiadaczach prywatnych serwerów, nie zapomnieli o konsolowcach, z czego możemy się cieszyć. No dobra, no ale to co jest dalej? Jeszcze wrócimy do tego, co jest dalej. Jakieś błędy, niebłędy, mesze, nie mesze, jakieś misje, naprawy. O tym po prostu macie tutaj napisane, co się stanie. Ja o tym nie będę rozmawiał. Nie będziemy o tym rozmawiać, bo przechodzimy do tej frazy. We enter into our last year of event on Ark 1. Co to może oznaczać? Co to oznacza dla nas, dla graczy Ark 1? No moim zdaniem jest to dosyć wyraźne sformułowanie. Mniej więcej nam właśnie powiedzieli, że Ark w przyszłym roku już przestanie istnieć. No bo nie oszukujmy się, ale co nas trzymało przy Arku 1C? Jeśli chodzi o oficjalne serwery, oczywiście nie mówię o prywatnych. O oficjalnych serwerach, no kurde... Jedyne co nas trzymało przy tych oficjalnych serwerach to właśnie te eventy, które zwiększały nam trochę mnożniki, wspomagały gracza. O wiele szybciej można było się, no na razy jeden kto chce tak cisnąć cały czas, no to jest troszkę ciężkie na razy jeden coś wyfarmić. Właśnie dlatego były te eventy, które wspomagały mnożniki na razy 3, na razy 5, na razy 6, na razy 10 nawet czasami były. No teraz już tego nie będzie. Od przyszłego roku po prostu cały czas będzie razy 1. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy jaki będą mieli na to pomysł. I dlaczego tak robią? Moi drodzy, dlaczego tak robią? Bardzo dużo osób u mnie na streamkach przychodzi i się pyta, o co chodzi, dlaczego Ark 2, co to jest ten Ark 2, czy Ark 2 wychodzi. Tak, moi drodzy, jeśli ktoś jeszcze nie wie, to Ark 2 wychodzi, jest już w produkcji. No i Wildcard obiecuje, zarzeka się, że w tym roku już będzie Ark 2, przy czym kompletnie nic o tej grze tak naprawdę nie wiemy. Wyszedł trailer, który możecie zobaczyć teraz na ekranie. Oczywiście ja też dodam odcinek z tego trailera, będziemy sobie analizować ten trailer, bo jest bardzo ciekawy, ja już go oglądałem z 5, z 10 razy. Jeszcze raz sobie z wami go obejrzę na YouTubie na pewno przy następnym odcinku i sobie spróbujemy wywnioskować, czego możemy się spodziewać w przyszłości. No ale wracając do tego, że koniec Arka 1, czy jest sens jeszcze grać w tego Arka, czy nie? Moi drodzy, oczywiście, że jest sens grać w tego Arka, ponieważ Ark jest dosyć bardzo rozbudowaną grą. Nawet nie przez Wildcarda. Oczywiście nasze społeczeństwo, nasze community Ark Survival Evolved jest bardzo zaangażowane w tą grę. Tworzy własne mody, tworzą własne mapy. Macie tutaj właśnie idealny przykład, który w czerwcu wychodzi Fjordur. Ta mapa nie jest stworzona przez Wildcarda. Wildcard teraz troszkę nad nią pracuje, żeby ją usprawnić troszkę. Tam bardziej zrobić ją pod siebie, po to, żeby to wyglądało jak Wildcardowa robota. Ale oczywiście Fjordur jest mapą zrobioną przez gracza, dla graczy. Oczywiście możecie już na niej grać, ta mapa jeszcze nie wyszła oficjalnie, ale już możecie na niej grać, już możecie ją ściągać, już możecie ją próbować, ale w finalnej wersji ta mapa będzie wyglądała troszkę inaczej. Aktualnie jest do ściągnięcia jakieś 30% tej mapy, w oficjalnej wersji tej finalnej już będzie o wiele, wiele większa ta mapa, o wiele więcej kontentu będzie na tej mapie. Także ja jej jeszcze nie ściągam, ja jej jeszcze nie ogrywam. Na streamkach na pewno będziemy ją ogrywać, tą mapę, ale już w pełnej okazałości. Czyli to, co już wyjdzie spod ręki Wildcarda, to już zobaczymy. Aktualnie na streamkach u mnie możecie w ogóle zobaczyć mod Primal Fear. Primal Fear też jest bardzo fajnym modem, oczywiście stworzonym przez graczy dla graczy, co bardzo utrudnia gierkę. Jest kilka nowych wariantów dinozaurów, jest kilka nowych dinozaurów. Naprawdę polecam wam bawić się teraz modami, ponieważ Ark 1, Ark zwykły, podstawowy, no niestety, ale moi drodzy, kończy się. To jest ostatni rok Ark Survival Evolved, którego widzimy teraz i prawdopodobnie zostanie taki już na zawsze. Mordeczki, jeśli wam się spodobał ten odcinek, taka pogadanka fajna, miła, spokojna,
Dajcie mi znać w komentarzu, zostawcie mi łapeczkę w górę, jeśli wam się spodobało. Jeśli nie, no to łapeczkę w dół. Subik też jest mile widziany. No i co, mordeczki? No i do następnego odcinka. Przepraszam, że tak rzadko, kurde, ostatnio wrzucam te odcinki, no ale całkowicie mnie pracka pochłonęła. Wiecie, moje prywatne życie. No i, kurde, streamy na Twitchu, nie? No i streamy na Twitchu też mnie bardzo pochłonęły. Także zapraszam was też na streamy na Twitchu. Link w opisie na dole. No i co? No i miłego dnia, miłego dzionka lub miłego wieczorku. Trzymajcie się. Na razie. Eloszka.